Dzień dobry Państwu, 2 czerwca 2023. Ja już sobie spaceruję po ośrodku, bo jestem mistrzynią świata. Ja nie wzięłam szczoteczek do zębów i pasy. Idę zobaczyć, czy tutaj w tej restauracji da się coś kupić. No życia, nie zawsze da się idealnie spakować, szczególnie jak się to robi w biegu. Ośrodek o godzinie 10 prezentuje się, tak? Jeszcze nie ma dużo ludzi. Jeszcze dzisiaj, myślę, głównie dzisiaj będą przyjeżdżać. Jest dosyć spokojnie, ale bardzo przyjemnie, cielsko. Tu jest restauracja, jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że tu jest jakiś sklepik, chociaż a może być ciężko. Dziwna sytuacja, bo jest prawie 11, wszystko jest jeszcze pozamykane, ale dziś jest dopiero piątek, więc podejrzewam, że od jutra to wszystko zacznie może bardziej żyć tutaj pod okoliczność zlotu. No więc na razie nic nie kupiłam i nawet się nie przekonałam, czy kupię. Jeśli nie kupię, no to trzeba będzie się wybrać gdzieś samochodem, ewentualnie poprosić kogoś, kto dopiero ma dojechać, żeby nam kupił, co potrzeba. Też mleko, mało mleka wzięłam, widzę, że dzieciaki jedzą płatki. Hej! Hej! Tak się bawimy z rana. O, proszę bardzo, to jest moja ekipa i to jest zarąbisty widok. Jeżdżą sobie. Hej! Hej mamo, kocham cię, mama! A ja ciebie! Co ty robisz, głupie? Aha, dobra, uważaj na siebie i pilnuj się reszty. Ekstra. Tutaj nasi. Nasz busik. No dobrze, na tym kończę póki co. No i idę, może trzecią kawę wypić nawet. A co?